W tej sytuacji powinieneś oddalić się od prawej krawędzi jezdni. A więc zwróćcie uwagę, mówiliśmy sobie wczoraj, bo taki pewien na czasie jest, wczoraj mówiliśmy sobie o takich pojęciach jak yy, no, szczególna ostrożność, jak ostrożność, jak obowiązek stosowania zasady ograniczonego zaufania. Są osoby, są miejsca yy, gdzie zawsze będziemy musieli stosować zasadę ograniczonego zaufania? Przykładowo podam przykład taki. Idzie grupa no, dzieci. No, oni przypuszczam, że w tym momencie nie myślą o przepisach ruchu drogowego. Nieraz bywa tak, że jeden nogi pchnie, szczypnie, i tak dalej, i się kolega odsunie, odskoczy na jezdnię. I teraz pytanie jest no, proste, czy w tej sytuacji powinniście oddalić się od prawej krawędzi jezdni, mając na uwadze ten obowiązek. Stosowania zasady ograniczonego zaufania w stosunku do niektórych uczestników ruchu i w niektórych miejscach, no to odpowiedź będzie tak. W tym przypadku musimy odsunąć się bardziej od prawej krawędzi jezdni. Oczywiście nie będę dojeżdżał do lewej krawędzi jezdni, ale bardziej do osi jezdni. Jeśli to jest droga dwukierunkowa, to do osi jezdni, będąc na tym prawym pasie, będę bardziej miał sytuację komfortową, bezpieczną.